chwilach takich zwątpienia, to mój pilot, sen mi to przypomina, nie? Albo ja mu, pamiętaj co masz na koszulce, nie? I trzeba walczyć do końca. Tak jak nasze motto od samego początku, gdy zaczęliśmy startować w offroadzie, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Zaraziłem całą swoją rodzinę i fajnie, bo po prostu żyjemy tym offroadem, ale właśnie potrzebujemy takiej odskoczni od takiego życia codziennego, gdzie dużo rzeczy się nawarstwia, świat goni. To jest taki nasz sposób na relaks. Na rajdzie, jak już nie dajemy rady, to zawsze mówiliśmy sobie, patrz co masz na koszulce, i to nas tak jeszcze dodatkowo motywowało do walki. To jest coś, udowodnienie samemu siebie, coś więcej, że potrafisz to zrobić, że nieważne w jakim wynikiem, ale że dasz radę, że nie odpuścisz do końca. I walka z samym sobą ogólnie, nie tyle z autem i z terenem, co z samym sobą, co w psychice. Ci się blokuje czasami. Hey! Jeden z najcięższych rajdów w tym roku. Dużo strat ponieśliśmy. Jak organizator zawsze mówi, że witamy w piekle, to może to jest w przenośni, ale coś w tym jest. Do góry w prawo, bo teraz jest słowy towar. No i co? Mogę? No nie! No tak nie! Czemu? No bo masz lewo z tyłu! Zawsze się wyzywamy na pierwszym odcinku i wszędzie nas słychać. Wjeżdżamy na pierwszy OS. Lewo! I słyszymy się bez interkomów. Przynajmniej w domu jest spokój później, mniej kłótni. Co mówiłeś? Masz rację! Ta nasza więź, taka ojciec-syn, znaczy w zawodach nie ma czegoś takiego. Od samego początku traktowaliśmy się jako kierowca-pilot, jako załoga. Czasami mamy problem z adrenaliną, to na pewno nasi przyjaciele, kibice na pewno to zauważają.
ciężkie tereny, głęboko. Wciągało mnie na każdym kroku. To jest takie wykończenie, takie, nie wiem, tak ci się nie chce nic już kompletnie, już chcesz być w ciepłym, zimno ci, dreszcze cię już biorą, odechciewa się chęci do życia, ale jak już pokonasz tą trasę, to już jest takie zadowolenie, taka ulga, dałeś radę, taka duma z samego siebie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Było ciężko. Zameldowaliśmy się na mecie, walczyliśmy do końca. To wciąga, to gdzieś tam, kurczę, jest w serduchu, gdzieś na tym dnie. No jestem szczęśliwy, że tą pasję offroadową mogę pielęgnować z synem. Fajnie jest jeździć z tatą. Tata to jest świetny kierowca i z nim bym mógł jechać, ale na koniec świata. To największy teren i bym go nie zawiódł.